Dzisiejszy odcinek otwiera historyczne tornado, które nastąpiło w środę 27 maja 1896 roku na terenach St. Louis w USA. Do dzisiaj pozostaje jednym z najgorszych i najbardziej niszczących tornad w historii Stanów Zjednoczonych. Tornado zabiło ponad 255 osób, pozostawiając 1000 rannych. Ponad 500 osób zostało bezdomnych i straciło dorobek życia. Ponadto tornado spowodowało ponad 10-milionowe szkody, co na dzisiejsze realia stanowiłoby około 4,5 miliarda dolarów. 11 kwietnia 1964 roku śmiercionośny żywioł uderzył w tereny Nara i Magura, położone na zachodniej stronie Bangladeszu. Tornado zdewastowało 7 wiosek, zabijając 500 osób. Najsilniejsze uderzenie przyjęła wioska Babanipur, w której mieszkało ponad 400 osób. Ich ciała nigdy nie zostały znalezione i przypuszczano, że nie żyją. Inne szczegóły incydentu były raczej niejasne i podano jedynie dane szacunkowe. Mówiono nawet o ponad 1000 ofiar. Tornado, które nawiedziło tereny Sycylii w 1851 roku, zabiło prawdopodobnie około 500 osób. Prawdopodobnie bowiem liczba ofiar jest jedynie szacowana. Zanim wtargnęło na ląd, miało formę dwóch trąb wodnych, które po dotarciu na brzegi Sycylii połączyły się w jedno gwałtowne tornado, niszcząc wszystko, co stanęło na jego drodze. Tornado z 1851 roku do dziś pozostaje najbardziej śmiertelnym, które kiedykolwiek nawiedziło tereny Italii. 1 kwietnia 1977 roku zabójcza siła wiatru dała ponowny pokaz mocy w Bangladeszu w rejonach Madaripur i Shibar. Niszczycielskie tornado wędrowało od jednego miasta do drugiego, siejąc spustoszenie. Zniszczeniu uległy niezliczone budynki, domy i inne budowle w Madaripur i Shibar. Śmierć poniosło 500 osób, zaś setki zostały ranne. Tornado przeszło z bardzo dużą mocą nad portem oraz z ataką na Valletta na Malcie 23 września 1551 lub 1556 roku. Źródła w tej kwestii nie są zgodne. Swą niszczycielską działalność rozpoczęło jako trąba wodna, która potem przekształciła się w tornado, przenosząc się na ląd, gdzie zabiła setki. Co najmniej 4 galery z floty zakonu zostały wywrócone przez tornado do góry dnem. Tornado zabiło ponad 600 osób. 14 kwietnia 1969 roku ogromne tornado nawiedziło tereny Dhaki we wschodnim Pakistanie, obecnie należącym do Bangladeszu. Tornado było częścią tego samego systemu burzowego, który wywołał w tym samym dniu drugie tornado na terenach Homna Upazila. Szacuje się, że w Dhace zginęło około 660 osób. W drugim kataklizmie zginęły 223 osoby. To daje łącznie 883 zgony i 4000 rannych, co czyni ten dzień drugim śmiertelnym ze wszystkich dni w historii związanych ze zgonem w tornado. Tereny Manigandji, Singair i Navabandji zostały zrównane z ziemią w 1973 roku, gdy obszary te nawiedziła niszczycielska siła wiatru. Tornado powstało w wyniku połączenia dwóch osobnych lejów wiatrowych. Żywioł dosłownie wymazał z mapy wioskę Balurha. W wiosce nie ostał się nawet jeden budynek mieszkalny. Tornado mocno zniszczyło również 9 innych miast, które przez długie lata dochodziły do siebie. Potwierdzona liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 681, chociaż mówi się o liczbie bliskiej 1000. Tri-State Tornado przeszło przez trzy amerykańskie stany, południowo-wschodnią część Missouri, południowy obszar Illinois i południowo-zachodnią część Indiany. Tornado z 18 marca 1925 roku wśród znanych przypadków jest uznawany za najbardziej ekstremalne tornado w USA. Potwierdzono 695 ofiar żywiołu, co jak wspomniałem czyni je najbardziej śmiercionośnym w historii USA. Ścieżka tornada mierzyła ponad 352 km długości i była najdłuższym pasem zniszczeń pozostawionym przez tornado w dziejach pomiarów. Wir pozostawał przy ziemi przez rekordowe 3,5 godziny, a w pewnym momencie prędkość jego przemieszczenia wyniosła 117 km na godzinę. 13 maja 1996 roku tereny Madarganji leżące na północy Bangladeszu nawiedziło masywne pojedyncze tornado, które w swojej niszczącej podróży przemierzyło ponad 100 km. Według oficjalnych źródeł w wyniku tornado zginęło 700 osób, 32 tysiące zostało rannych. Dodatkowo żywioł zniszczył całkowicie ponad 30 tysięcy domów, pozostawiając 100 tysięcy osób bez dachu nad głową. Na tamtą chwilę rząd Bangladeszu był w stanie przygotować tylko prowizoryczną pomoc, jak koce i 200 namiotów dla najbardziej potrzebujących. Tornado zapisało się w historii jako drugie, najbardziej śmiertelne pojedyncze tornado.
Jak już pewnie zauważyliście, Bangladesz jest jednym z krajów o największej częstotliwości tornad na świecie. Nie powinien zatem dziwić fakt, iż najbardziej śmiercionośne tornado znane człowiekowi miało miejsce 26 kwietnia 1989 roku w Bangladeszu. Na terenie Daulatpur, Salturia, szacowany rozmiar tornada według źródeł wynosił 1 milę szerokości. W ciągu zaledwie kilku minut przerażająca siła zabrała życie około 1300 osób, raniąc ponad 12 tysięcy. Wspomniane miasta Daulatpur i Salturia zostały całkowicie zniszczone, pozostawiając bez dachu nad głową ponad 80 tysięcy mieszkańców.